myślę, że warto jest zgłębiać, pokazywać w literaturze wątki, które być może nie są powszechne, a które kryją w sobie bardzo ciekawe i skomplikowane mechanizmy ludzkiej psychiki. I dla mnie nieustająco ciekawym w pisaniu jest pokazywanie to, jak zwykli ludzie zamieniają się w potwory ze względu na własne przekonania, potrzeby, dążenia i aspiracje. Ten tytuł jest też częściowo tytułem metaforycznym. Mam poczucie, że ludzie we mgle to często my sami, którzy błądzimy, gubimy się i podejmujemy złe decyzje z niewłaściwych pobudek. W ogóle myślę, że człowiek, kiedy ma wybór, to zwykle wybiera dobro. Zło wybiera tylko wtedy, kiedy wydaje mu się, że nie ma wyboru. Izabela Janiszewska to autorka doskonale przyjętych thrillerów Niewybaczalne i Apartament, a także bestsellerowej trylogii kryminalnej Wrzask, Histeria i Amok o komisarzu Brunonie Wilczyńskim i dziennikarce Larysie Luboń. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka prasowa i telewizyjna dla cenionych stacji i magazynów. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Spotykamy się dzisiaj z Izabelą Janiszewską, żeby porozmawiać o jej najnowszej powieści Ludzie z Mgły, wydanej przez wydawnictwo Czwarta Strona Kryminału. Ludzie z Mgły, tak sobie czytając tę powieść, kilkanaście pierwszych stron, miałem takie wrażenie, że Izabela Janiszewska, która ma na swoim koncie trylogię kryminalną, thrillery psychologiczne, teraz postanowiła napisać powieść grozy. Bo tak naprawdę pierwsze kilkanaście stron, ale właściwie ten nastrój pozostaje do końca, to jest taki nastrój pewnej niesamowitości. Mamy małą miejscowość, trzęsawiska, lasy i nad nimi unosi się mgła, która podchodzi aż do właściwie okien budynków, do okien domów. Więc skąd pomysł, żeby utrzymać tę powieść w takim właśnie nastroju? Bardzo zależało mi na tym, żeby ta mgła była swoistym bohaterem tej historii, żeby ona właśnie wręcz swoimi ramionami obejmowała ludzi, żeby składała na ich karkach takie lepkie, wilgotne pocałunki i wkradała się właśnie wręcz w życie, wchodziła w skórę, wżerała w nią. A pomysł pojawił się pewnego dnia, kiedy jechałam podlaskimi drogami, późnym wieczorem przez drzewa przelewała się gęsta, biała, mleczna mgła. I wtedy właśnie zobaczyłam oczyma wyobraźni, jak z tej mgły wychodzą pewne postaci, jakieś takie zarysy sylwetek, kontury i ten obraz zaczął we mnie pracować i ta historia zaczęła się rodzić. No dobrze, że tylko oczami wyobraźni, a nie naprawdę, bo to dość przerażająca historia. No właśnie, to jest jednak dość przerażająca historia, pozostając przy tej tematyce takiej niesamowitości. Dlatego, że twoja powieść zaczyna się od tego, że pewna dziewczyna, 19-latka, wchodzi w tę mgłę i znika. Dwa miesiące później z tej samej mgły, z tych trzęsawisk, z tego lasu, wychodzi mężczyzna. Mężczyzna, który nie pamięta, kim jest, nikt go też nie rozpoznaje, za to ma ze sobą, trzyma w ręku naszyjnik tej dziewczyny, która zaginęła dwa miesiące wcześniej. Ta historia, z tego co piszesz w posłowiu, w pewnym sensie historia tego mężczyzny oparta jest na historii prawdziwej. Jak to było? Częściowo rzeczywiście tak. Jakieś ponad 20 lat temu, pewnego dnia przy torowisku, niedaleko dworca centralnego w Warszawie, obudził się mężczyzna. Mężczyzna miał na ciele krew, nie wiedział, kim jest, ruszył przed siebie, dotarł na dworzec, tam spojrzał w łazienkowe lustro i przestraszył się, z lękiem obejrzał się za siebie, bo myślał, że to jakiś facet za nim stoi, a to był on sam, nie rozpoznał siebie, nie wiedział, kim jest i ta pamięć do dzisiaj mu nie wróciła. Natomiast to, co jest najbardziej fascynujące w tej historii, to, że nikt w tym prawie 40-milionowym kraju do dnia dzisiejszego nie potrafi tego człowieka rozpoznać.
Nikt nie wie, jak się nazywa, skąd pochodzi. Żaden członek jego rodziny nigdy się nie odezwał, a mężczyzna ten był na okładkach wielu gazet, w wielu programach telewizyjnych. I rzeczywiście to jest coś wręcz niewiarygodnego, bo przecież każdy z nas wychodzi czasem do sklepu, jeździ komunikacją, ma jakąś pracę, więc jest to wręcz nieprawdopodobne, żeby nie można było kogoś rozpoznać. I to mnie tak fascynowało, ta okoliczność, że ktoś jest nierozpoznawalny, że szukałam nieustająco odpowiedzi na to pytanie, dlaczego, co mogło się z tą osobą dziać, i to zainspirowało bohatera mojej książki. No tym bardziej, że okej, rozumiemy, że ktoś może nie mieć rodziny, no ale ma jakiś znajomy, przecież no, nikt, to nie jest człowiek, który ma, nie wiem, 10 czy 15 lat, tylko to jest dorosły mężczyzna, on jednak w swoim życiu musiał ileś osób poznać. Zgadza się, dlatego myślę, że to jest właśnie tak ciekawe i w mojej głowie powstawało mnóstwo scenariuszy, co mogło się dziać z tamtym mężczyzną, a później także z moim bohaterem. Jeden z tych scenariuszy opisałam właśnie w książce. Jest to scenariusz fikcyjny, a tak naprawdę co wydarzyło się z prawdziwym pierwowzorem tego bohatera, czyli z mężczyzną, który sądownie dostał imię i nazwisko Jan Mann i tak się nazywa już od dobrych parunastu lat. Tego pewnie nigdy się już nie dowiemy. Na ile właśnie takie prawdziwe historie, które oczywiście potem przetwarzasz sobie fikcyjnie, literacko, na ile są one dla ciebie rzeczywiście punktem wyjścia, inspiracją do pisania? One są zwykle taką iskrą zapalną, bo tak naprawdę chodzi tutaj o jakieś zagadnienie, pytanie, jakąś wątpliwość i tajemnicę i niewiadomą, i to jest to, co mnie fascynuje, a odpowiedzi na te pytania znajduję już sobie sama i sama przygotowuję je dla czytelników, więc zawsze jest to punkt startowy. Natomiast tak jak wspominaliśmy, historia rozpoczyna się od zaginięcia 19-letniej Alicji Jarosz. No właśnie, to jest powieść również o zaginięciach. Co jest takiego fascynującego dla ciebie w tym temacie? Bo temat zaginięć powraca z jakiś czas w polskiej prozie kryminalnej. I rzeczywiście to jest zawsze historia fascynująca, ale co dla ciebie jako pisarki jest tym ciekawego? Myślę, że ta właśnie niewiadoma, to niedomknięcie, że w ogóle mam poczucie, że my jako ludzie mamy taką psychologiczną potrzebę, żeby domykać, znajdować odpowiedzi. I dopóki tej odpowiedzi nie możemy znaleźć, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli w bucie kamyk uwierający albo coś za koszulą. I to nie daje spokoju, dopóki tej odpowiedzi nie znajdziemy. Co więcej, pobudza to niesamowicie wyobraźnię, bo wtedy snujemy przypuszczenia, co się mogło stać, budujemy scenariusze i hipotezy. A to, co jeszcze jest, myślę, że fascynujące w zaginięciach, to to, że jeżeli one się dzieją blisko nas, to mamy poczucie, że skoro kogoś mogło to spotkać, to czy niebawem nie spotka albo w przyszłości kogoś z naszych bliskich, albo nas samych. Przy tej konkretnej historii, tego co piszesz również w posłowiu, kontaktowałaś się między innymi z Fundacją Itaka. Czyli to nie jest tak, że ty piszesz, co tobie się wydaje, że bierzesz tę iskrę, o której mówisz i potem ją przetwarzasz już fikcyjnie, jednak sprawdzasz, jak to mogło być, co się mogło zdarzyć, co się może zdarzyć. Zdecydowanie tak. Co więcej, przy Ludziach z Mgły, przy pisaniu tej książki, kontaktowałam się też z osobami, które pracują z niepamiętającymi, z tymi, którzy nie wiedzą, kim są i skąd się wzięli, z neurologami, z psychiatrami, i dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy, bo takich osób jest co roku kilkanaście w Polsce. Większość z nich bardzo szybko odzyskuje pamięć, często po kilku dniach, ale są osoby, których na przykład bliscy nie chcą rozpoznać, i to są sytuacje bardzo bolesne, bo zdarzyła się historia kobiety, która straciła pamięć podczas wypadku, była to taki uraz, który na szczęście nie spowodował zmian neurologicznych, ale okazało się, że kiedy wystąpiła w programie telewizyjnym, jej bliscy nie zadzwonili, nie rozpoznali tej osoby, bo czasem po prostu niektórym łatwiej jest udawać, że się nie widzi, łatwiej jest zapomnieć, bo nie wszyscy wszystkim są na rękę. Chciałbym Cię jeszcze dopytać o ten research, bo mówiliśmy o Fundacji Itaka, natomiast w każdej Twojej książce wykonujesz bardzo szeroki, głęboki research. Zresztą również w tej, bo wspominasz o bardzo wielu osobach, które przyszły Ci z pomocą, służyły swoją wiedzą. Na ile właśnie ten research w każdej innej dziedzinie jest również dla Ciebie ważny jako pisarki, bo w końcu no, to jest przecież fikcja. Jest niesamowicie ważny, ponieważ ja nie znam wszystkich dziedzin, o których piszę dogłębnie.
dziedzina kryminalistyki jest taką, o której czytam, o której dowiaduję się z fachowych źródeł, ale tutaj rzeczywiście niezbędna jest pomoc specjalistów, chociażby techników kryminalistyki, policjantów. Co więcej, medycyna też jest takim obszarem, który jest bardzo wymagający i tam właściwie żadne przekłamania nie umkną oku wytrawnego czytelnika, stąd tutaj również posiłkuję się konsultacjami i myślę, że po prostu staram się być uczciwa wobec swoich czytelników i żeby ta historia była jak najbliżej rzeczywistości, by, mówiąc kolokwialnie, nie wymyślać głupot, a pisać o tym, jak jest. Oczywiście prawa literatury mają swoje jakieś benefity i można tam czasem nieco popuścić wodze fantazji. Niemniej chcę, by ludzie, którzy będą czytać tę książkę, mogli ją też jednocześnie przeżywać i wiedzieć, że takie rzeczy dzieją się obok nas. Niedzielny ranek okrywał mleczny całun. Świat trwał w letargu, a zimna mgła osiadała na asfalcie w postaci warstewki lodu. Mieszkańcy sąsiednich domów zdawali się jeszcze spać i tylko mdły poblask lamp w ich oknach oraz wstążki dymu wydobywające się z kominów świadczyło o tym, że oni również rozpoczęli nowy dzień. Z piętrowego budynku na wzniesieniu wyszła kobieta w niebieskiej kurtce. Jasne pasma włosów wymykały się z ukrycia i wirowały wokół twarzy. Kiedy kobieta dotknęła klamki w furtce, poczuła przejmujący chłód. Przystanęła na ułamek sekundy. Ostre powietrze wdzierało się przez rozchylone usta aż do płuc, dźgając je setkami drobnych igiełek. Coś w jej wnętrzu ścisnęło się, wywołując na twarzy grymas niepokoju. Oddech przyspieszył, krew zaczęła szybciej krążyć w żyłach. Nabrała tchu i ruszyła przed siebie. Kładka sprawiała wrażenie zawieszonej w nicości. Kobieta przystanęła, patrząc w biel, jakby rozważała jeszcze obranie innej drogi. Wciągnęła w nozdrza mokre powietrze i podjęła decyzję. Wykonała nieśmiały krok, a po nim następny i kolejny. Wchodząc w obejmującą ją ciasną wilgoć, czuła, jakby wkraczała do innego świata, takiego, do którego musi się udać i z którego nie będzie już powrotu. Jej sylwetka powoli zatapiała się w ulotnej bieli, aż wreszcie zniknęła całkowicie. Staruszka oparta na poduszce w oknie drewnianej chaty nieopodal mostu przeżegnała się na ten widok. Naznaczoną bruzdami twarz ściągnęła trwoga, a jej pomarszczone dłonie zaczęły drżeć. Nim straciła przytomność, pomyślała, że powinna kogoś powiadomić o postaci znikającej we mgle, bo choć niewielu rzeczy w życiu była pewna, to wiedziała, że ci, których nakrył mleczny całun, nie wracali już nigdy. Ta powieść, oczywiście trudno o tym mówić, żeby nie spoilerować za bardzo, ale to jest tak naprawdę, i to w kilku wątkach, nie tylko w jakimś jednym, tylko w kilku wątkach, powieść o toksycznych relacjach w rodzinie, o dysfunkcyjnych rodzinach, które te dysfunkcje, tę toksyczność bardzo dobrze skrywają pod taką płaszczykiem, taką maską wielkiej, aż przesadnej rodzinnej miłości. Skąd u Ciebie fokus na to? Bo to w tej powieści rzeczywiście bardzo mocno wybrzmiewa i to przynajmniej w dwóch, jak nie w trzech wątkach. Myślę, że to jest też powieść o wstydzie, o tym, czego wstydzimy się pokazywać na zewnątrz i co właśnie ukrywamy w tych naszych rodzinach i czego nie chcielibyśmy, żeby zobaczyli inni i wiedzieli o nas inni, więc to jest coś, co jest dla mnie szalenie fascynujące, to obserwowanie, jak tajemnice potrafią być latami wręcz skrywane właśnie w tych rodzinach z bardzo dziwnych powodów, często takich, żeby być postrzeganym jako ludzie wartościowi, ludzie wyjątkowi wręcz ze spiżu, a okazuje się, że wewnątrz moi bohaterowie wszyscy w tej książce mają swoje niedoskonałości, sekrety i właściwie każdy ma ze sobą ten swój cień i chyba ten cień to jest coś, co mnie w literaturze niesamowicie fascynuje, to by badać tę mroczną stronę człowieka, tę, do której nie zaglądamy za dnia.
myślę, że warto jest zgłębiać i pokazywać w literaturze wątki, które być może nie są powszechne, a które kryją w sobie bardzo ciekawe i skomplikowane mechanizmy ludzkiej psychiki. I dla mnie nieustająco ciekawym w pisaniu jest pokazywanie to, jak zwykli ludzie zamieniają się w potwory ze względu na własne przekonania, potrzeby, dążenia i aspiracje. No właśnie, zwykli ludzie zamieniają się w potwory. To brzmi jak fabuła świetnego thrillera psychologicznego. Tymczasem ty wróciłaś do gatunku policyjnego kryminału. Dlaczego? Ach, tutaj zaginięcie 19-letniej dziewczyny, która wchodzi we mgłę i właściwie ślad się po niej urywa, myślę, że siłą rzeczy narzucało konieczność wprowadzenia bohaterów policyjnych, stąd takie osoby się pojawiły. To, co dla mnie było najważniejsze, to właśnie te relacje międzyludzkie. Co więcej, ja też staram się policjantów, których umieszczam w tej historii, pokazać jako ludzi błądzących również we mgle. No właśnie, ci twoi policjanci, szczególnie komisarz Krzysztof Lipski, rzeczywiście mają coś tam za uszami. No ale skoro mowa o policjantach, to i komisarz Krzysztof Lipski, i aspirant Weronika Sowińska, to są zupełnie nowe postaci do zupełnie nowego kryminału. Na ile to było wyzwanie, żeby stworzyć nowych policjantów? Bo w swojej trylogii miałaś parę policyjną, tutaj musiałaś jednak odbić się od tamtego doświadczenia i stworzyć zupełnie nową parę. Oj, to zawsze jest ogromne wyzwanie. W ogóle budowanie całego świata powieściowego jest za każdym razem wyzwaniem, szczególnie kiedy chce się go oddać jak najlepiej i włożyć w to całe swoje serce, wiedzę i zrobić porządny research. Tutaj ta nowa para policyjna była o tyle trudna, bo przede wszystkim chciałam, żeby odejść od jakiegoś takiego stereotypu, który gdzieś w literaturze kryminalnej funkcjonuje, od policjanta, który jest samotnikiem albo ma jakieś zgubne nałogi. Tu chciałam pokazać po prostu człowieka w pewnym momencie życia. Człowieka z małej społeczności, który jest mężczyzną doświadczającym pewnego rodzaju kryzysu egzystencji ludzkiej i to wpływa na jego decyzje, na jego postępowanie i na to, jak się zachowuje. Weronika Sowińska natomiast, aspirant, jego towarzyszka w poszukiwaniach 19-letniej Alicji, to kobieta, można by powiedzieć, zwyczajna, jednocześnie w tej swojej zwyczajności niezwykle przenikliwa i bardzo ciekawie dopełniająca komisarza Lipskiego. No i taka kobieta, taka osoba bardzo uczciwa w tym, co robi. O ile o Krzysztofie nie do końca możemy to powiedzieć, ma tam swoje za uszami, tak jak mówiliśmy, tak ona rzeczywiście jest, no nie krystaliczna, bo nikt nie jest krystaliczny, ale ona rzeczywiście ma zasady. Jest to z pewnością policjantka, która rzeczywiście stara się działać zgodnie z kodeksem, zarówno tym zawodowym, jak i moralnym, etycznym i pilnuje tego, by jednak dbać o porządek i o dobro na tym świecie, by źli zostali ukarani. Jak ci się w ogóle wracało do gatunku kryminału po takim doświadczeniu jak Niewybaczalne czy Apartament? To był miły powrót, czy mówisz, kurczę, ten kryminał, może jednak wolałabym thriller pisać jakiś? Ja mam poczucie, że tak naprawdę nigdy nie odbiegłam zbyt daleko, dlatego że te gatunki leżą bardzo blisko siebie i narzędzia, z jakich korzysta się w tworzeniu thrillera i kryminału, są do siebie właściwie bardzo podobne. Więc myślę, że ten klimat, który należy budować w każdej powieści, klimat niepokoju, grozy, niepewności, jest on i w tym gatunku równie mocno obecny. Tym, co różni ten kryminał od twoich poprzednich kryminałów, to jest to, że tamte rozgrywały się w Warszawie, dużym mieście. Ten rozgrywa się w małym podlaskim miasteczku w Sinicach z jego lokalnymi układami, układzikami, powiązaniami. Na ile to dla ciebie było wyzwanie, a na ile może ułatwienie? Może znasz taką miejscowość? Znam taką miejscowość, ponieważ same Sinice nie istnieją. Nie ma w Polsce takiego miasta. Miasto, sprawdziłaś. Tak. Miasto, które jest pierwowzorem Sinic, istnieje i rzeczywiście leży na Podlasiu. Jego topografia jest niemal identyczna z topografią Sinic książkowych. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać tutaj te zależności w takiej małej społeczności, gdzie właściwie wszyscy wszystkich znają, myślą, że wiedzą wszystko o innych i też pokazać to, jak szybko pewne informacje się rozchodzą, jak łatwo jest tworzyć przesądy, legendy, kiedy nie potrafimy czegoś racjonalnie wyjaśnić. I ta mała społeczność daje ogromne pole do popisu dla takiej historii kryminalnej.
No właśnie, niby wszyscy wszystkich znają, ale dokładnie pokazuje, że równie łatwo bardzo wiele historii ukryć, schować gdzieś tam pod dywan, zamieść, że tak naprawdę, okej, niby znamy sąsiadów, ale co tam ci sąsiedzi tak naprawdę knują, to tego nie wiemy. Często myślę, że jest tak, że tak naprawdę sami siebie do końca nie znamy i nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, jak zachowamy się w sytuacjach ekstremalnych, nie mówiąc już o innych. A ludzie potrafią wiele rzeczy ukryć po to, by być widzianymi dobrze. Właśnie stworzyłaś na potrzeby tej powieści, na potrzeby drugiego, trzeciego planu wyraziste, takie trójwymiarowe postaci. Aż mnie kusi spytać, czy mają swoje pierwowzory. Niektóre z tych postaci rzeczywiście są delikatnie zainspirowane prawdziwymi osobami, natomiast są to przede wszystkim fikcyjne jednak osoby i ich biografie, ich sposób postępowania, działania wynika czysto z mojej wyobraźni. Decydujesz się na taki zabieg, że mimo że mamy parę policjantów i mamy śledztwo, które oni prowadzą, to powołujesz też w pewnym momencie, idealnym zresztą dla tej powieści, postać Daniela Webera. Dziennikarza z Warszawy, który włącza się w cały ten proces śledczy, prowadzi jakby swoje osobne śledztwo. Potem dowiadujemy się, że on również ma jakąś taką tajemnicę, którą musi też przepracować, przetrawić, jakieś swoje własne traumy. Z jednej strony można powiedzieć, że bez niego ta powieść pewnie byłaby bardzo podobna, w tym sensie, że to śledztwo by się toczyło podobnym rytmem. No ale on dodaje takiego smaku, że po przeczytaniu książki nie wyobrażam sobie, żeby go nie było. No ale skąd pomysł, żeby go wprowadzić do tej fabuły jednak policyjnej? Przede wszystkim to, że sama przez kilkanaście lat pracowałam intensywnie jako dziennikarka, powoduje, że wręcz nie mogę się powstrzymać i w moich książkach dziennikarze muszą być. Być może jest to jakiś hołd złożony temu ciężkiemu zawodowi, który często jest dewaluowany, więc dziennikarz musiał być. Co więcej, jakoś ten człowiek przyszedł do mnie i bardzo chciał, żebym opowiedziała jego historię w tej książce. Ten człowiek wyobrażony, Daniel Weber, to dziennikarz, który jest ścigany właściwie takimi dręczącymi go pytaniami z przeszłości, który nie może odnaleźć spokoju w życiu i właściwie jest człowiekiem rozpadającym się. I kiedy pewnego dnia widzi w telewizji mężczyznę wychodzącego z mgły, rodzi się w nim nadzieja, że być może to, co uznawał za stracone, jest jeszcze przynajmniej częściowo do uratowania. Więc jest to taki człowiek na skraju, myślę, że życiowej przepaści, na skraju obłędu, a być może zatracenia. I wysyłam go w tę mgłę, żeby on tam odnalazł siebie, by pokazać, że w mgle nie tylko się gubimy, ale czasem możemy się odnaleźć. No dobrze, czyli masz za sobą doświadczenie trylogii kryminalnej, thrillerów psychologicznych, kolejnego kryminału. No właśnie, czy ten kryminał to początek serii? Nie. Jest to powieść stand-alone, jak to pięknie mawia Robert Małecki, pojedyncza książka i nie planuję dalszego ciągu. Natomiast nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy. Moją specyfiką jest też to, że lubię czasem w nowych książkach przez moment pokazać starych, lubianych i znanych bohaterów, tak jak to było chociażby z komisarzem Brunonem Wilczyńskim z trylogii, który na moment pojawił się w książce Niewybaczalnym. Dlaczego tak? Bo mamy dwie szkoły kryminału w Polsce. Są pisarze, którzy prowadzą nawet czasami równolegle kilka cykli kryminalnych. Są tacy, jak wspomniany przez ciebie chociażby Robert Małecki, czy jak Bartek Szczygielski, że rzeczywiście zaczynali od jakiejś tam serii swojej, od jakiejś trylogii jednej czy drugiej, potem zaczęli stawiać na powieści stand-alone. Dlaczego tak? Czy to nie kusi cię, żeby tych bohaterów jeszcze powołać do życia w kolejnej co najmniej w trzech, znaczy jeszcze w samej dwóch książkach? Myślę, że tacy bohaterowie nadający się do serii to muszą być tacy, z którymi ja naprawdę będę mogła i chciała iść. Tacy, w których się wręcz metaforycznie zakocham i będę chciała z nimi przebywać przez wiele miesięcy, a często wiele lat, bo tak wygląda pisanie tych książek seryjnych. Więc jeszcze dotychczas tacy nowi bohaterowie, Pola, Rysie i Brunoni, nie przyszli do mnie. Natomiast myślę, że pewnego dnia to się może zdarzyć i jestem na to otwarta i czekam z otwartymi ramionami na nich. A na co otwarta jest w tej chwili Izabela Janiszewska? Bo ta książka już się ukazała. To co w tej chwili piszesz? Może skończyłaś?
Pracuję nad nową książką, która mam nadzieję ukaże się jeszcze w tym roku, w końcówce tego roku, jesienią. I jak zwykle u mnie będzie to coś trochę innego, a jednocześnie mającego w sobie ten pierwiastek sączącego się zła, które jest obok nas.